Mateusz, od razu pierwsze pytanie. Co to za czołg, który tak jakby się nie zmieścił w jakiejś bramie, utknął? Nie znam tej historii. Na pewno jest ona związana z tym, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Co to jest? To jest zdjęcie z 24 czerwca, kiedy to w centrum Rostowa nad Donem pojawiły się czołgi, broń pancerna i żołnierze prywatnej firmy zbrojeniowej Wagner, tak zwanych Wagnerowców. A jeden z nich w wąskiej uliczce, akurat pomiędzy budynkiem cyrku miejscowego i innym budynkiem, jak niektórzy twierdzili, utknął i stał tam cały dzień, aż do tego, jak sytuacja wieczorem się rozwiązała. Czyli taki trochę, no trochę taki cyrk, chociaż całe wydarzenie uważasz za takie trochę tragikomiczne, niezbyt poważne, bo niektóre osoby nawet idą w kierunku, że określają te wydarzenia jakąś maskirowką, jakąś ustawką, czy no właśnie jakimś pseudoprzewrotem. Są tacy, którzy myślą, że Władimir Putin miał chytry plan, sprytny plan i to była realizacja tego planu. Ja nie widzę żadnych dowodów na to, że tak mogłoby być. W Rosji miał miejsce bunt, tak to określmy, bunt, który mógł przerodzić się w rebelię, bo zacznijmy od definicji, pewnej części tamtejszych elit, niekoniecznie akurat tylko i wyłącznie Ewgenia Prigożyna, ale być może również tej frakcji elit okołokremlowskich, która za Ewgeniem Prigożynem od lat stoi. Niektórzy próbują jakoś tą frakcję identyfikować choćby z Jurijem Kowalczukiem, jednym z oligarchów rosyjskich. Inni mówią o bliskości Ewgenia Prigożyna do człowieka wymienianego jako jeden z potencjalnych następców Putina, Aleksieja Dumina, aktualnie gubernatora obwodu tulskiego. Więc teorii jest mnóstwo, natomiast na pewno nie był to cyrk. Ja nie jestem skłonny myśleć, że ktoś zainscenizował wydarzenia, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, wydarzenia te miały ogromny wymiar wizerunkowy, bardzo zły wymiar wizerunkowy dla Kremla, dla Moskwy i dla państwowości rosyjskiej jako takiej, więc nikt by nie ryzykował takiego show, organizowania takiego show po to, żeby coś tam zrobić. No bo tym, którzy twierdzą, że to było zainscenizowane, należy zadać pytanie, po co? No, i oni nie są w stanie na to pytanie raczej odpowiedzieć. Więc mieliśmy do czynienia z realnym buntem części elit rosyjskich, części tamtejszej klasy biznesowo-politycznej, tak to określę. Myślę, że to by było najlepsze do opisania tego, co się wydarzyło. Na szczęście, oczywiście na szczęście dla wszystkich, nie tylko dla Rosji, ale dla otaczających ją krajów, również dla nas, dla Polski. Nie zakończyło się to jakimś krwawym konfliktem czy jakimś preludium do wojny domowej. Zakończyło się to, jak wiemy, po kilkunastu godzinach, natomiast sytuacja była bez wątpienia poważna. Dlaczego nie wyciągnięto w takim razie konsekwencji wobec tych, którzy ten bunt, tą rebelię zorganizowali? No zwłaszcza wobec przywódcy. Przywódca buntu wyjechał sobie, mając gwarancję od prezydenta Łukaszenki na Białoruś. Podobno mogą do niego dołączyć częściowo inni uczestnicy tej rebelii. Podobno część uczestników rebelii może wejść w skład wojsk Federacji Rosyjskiej i podporządkować się ministrowi Szojgu. Jakie są dalsze, że tak powiem, scenariusze i dlaczego Prigożyn nie został ukarany? Z bardzo prostej przyczyny, o której mówił Aleksandr Łukaszenko, który w jakimś stopniu, nie wiemy tak do końca w jakim, ale mediował
w tym dniu 24 czerwca próbował doprowadzić do jakiegoś porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami, czyli zwaśnionymi, jak już powiedziałem, częściami rosyjskiej elity, rosyjskiej klasy biznesowej, politycznej. No i osiągnięto pewien kompromis. Kompromis polegał na między innymi tym, że całą grupę Wagner podzieli się na trzy grupy, w zależności od tego, w jakie decyzje podejmą dowódcy poszczególnych oddziałów, czy żołnierze samego Wagnera, najemnicy walczący w szeregach grupy Wagner. Mówiłeś o tych dwóch grupach. Jedna może sobie pojechać na Białoruś, druga może, i część z nich to robi, wejść w struktury Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli podpisać kontrakty. Trzecia może po prostu, jak mówił Władimir Putin, przejść do cywila i wrócić do domu. A cały konflikt związany był z tym, że, no cóż, okazało się, że tworzenie prywatnej armii, że tworzenie prywatnej firmy zbrojeniowej kontrolowanej przez jedną z części, jak już mówiłem, czy jedną z frakcji elit okołokremlowskich, może być bardzo niebezpiecznym narzędziem w rozgrywkach wewnętrznych, biorąc pod uwagę fakt i zbliżających się wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2024 rok i różnego rodzaju tarć związanych z prowadzoną na Ukrainie interwencją zbrojną. No, ryzykowne jest w ogóle posiadanie na zapleczu, posiadanie na własnym terytorium tak dobrze uzbrojonej, dobrze wyszkolonej, doświadczonej bojowo armii. Nie wiemy wprawdzie, ile ta armia prywatna liczyła żołnierzy. Wiemy, że według oświadczeń Prigożyna mogło być ich 25 tysięcy. Wiemy też, że najprawdopodobniej według wyliczeń ekspertów wojskowych w tym Marszu Sprawiedliwości, bo tak to określił Jewgeni Prigożyn, na Moskwę udział wzięło od 4 do 5 tysięcy elitarnych, najlepiej wyszkolonych jednostek grupy Wagner. No i wiemy też z bardzo różnych źródeł, że w sytuacji, w której mogłoby dojść do jakiegoś starcia bezpośredniego na większą skalę, bo starcia na niewielką skalę, choćby zestrzelenie przez Wagnerowców śmigłowców rosyjskich sił zbrojnych, miały miejsce, ale gdyby miało dojść do jakichś starć na większą skalę, no to po pierwsze byłoby to starcie bardzo krwawe, a po drugie mielibyśmy sytuację, w której prawdopodobnie część żołnierzy czy innych formacji mundurowych mogłaby najzwyczajniej w świecie odmówić wykonania rozkazu. To znaczy, miejmy świadomość tego, czym jest grupa Wagnera w świadomości publicznej, a szczególnie w kręgach wojskowych w Rosji. Ta formacja składa się głównie z byłych wojskowych. Ta formacja ma szczególnie dobry wizerunek, powiedziałbym elitarny wizerunek, biorąc pod uwagę to, jak przebiegało, no, nie tylko zdobycie Bachmutu, dziś Artiomowska, w ostatnich miesiącach, w maju tego roku, ale również inne operacje bojowe, w których oni brali udział, więc stworzono i medialnie wizerunkowo, i w sensie militarnym istotną siłę alternatywną dla konwencjonalnych, tradycyjnych rosyjskich sił zbrojnych, i prędzej czy później ta sytuacja mogła skończyć się tym, czym się skończyła, a właściwie musiała się tym skończyć, bo przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej minister obrony Szojgu i związana z nim grupa, czy związany z nim klan na Kremlu, czy wokół Władimira Putina, zdecydował, że od 1 lipca prywatna firma wojskowa Wagner, tak zwana grupa Wagner, de facto miała przestać istnieć. To znaczy, wszystkie jej struktury miały wejść w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, miała zostać podporządkowana. Znowu taki ostatni ruch, ostatnia próba części elit rosyjskich, stawiających i budujących przez lata potęgę medialną, wizerunkową, finansową grupy Wagner, żeby tą grupę Wagner uchronić przed faktyczną likwidacją. I ta próba zakończyła się częściowym sukcesem, czyli znalezieniem tego kompromisowego rozwiązania. Jeszcze oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów zawartych porozumień, ale
ten kompromis może na przykład polegać na tym, że grupa Wagner dalej będzie funkcjonowała, ale już niekoniecznie w jurysdykcji rosyjskiej, a być może białoruskiej, jeśli Białoruś przyjęłaby stosowne przepisy, że grupa Wagner w dalszym ciągu pewnie będzie realizowała jakieś kontrakty, głównie w krajach pozaeuropejskich, w krajach bliskowschodnich czy w krajach afrykańskich, chociaż tam też będzie miała miejsce konkurencja pomiędzy siłami zbrojnymi w dalszym ciągu kierowanymi przez ministra Szojgu, a właśnie grupą Wagner, bo słyszeliśmy już 2 dni po tym buncie w Rosji o tym, że niektórzy z dowódców grupy Wagner w Syrii zostali zatrzymani przez wojska rosyjskie. Nieznany jest ich dalszy los, no ale w każdym razie media arabskie, między innymi telewizja Al-Arabiya, podała informację o tym, że zostali oni zatrzymani wspólnie przez syryjskie służby specjalne i przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, więc być może ta konkurencja, być może ta walka różnych grup, o których wspomniałem, rozprzestrzeni się również na inne obszary i z całą pewnością grupa ministra obrony Szojgu, grupa szefa sztabu generalnego rosyjskiego generała Waleria Gerasimowa będzie robiła wszystko, żeby grupę Wagner w zasadzie wyeliminować nie tylko w samej Rosji, ale również poza jej granicami, tam gdzie realizują ona intratne interesy, intratne kontrakty. Więc to jest tak, w zasadzie patrząc na to od strony państwowej, to jest skutek posiadania silnego sektora, prywatnego sektora w sferze obronnej. Posiadanie tego prywatnego sektora w sferze obronnej może być dla takich krajów jak na przykład Stany Zjednoczone, które właściwie zapoczątkowały ten trend powoływania prywatnych formacji wojskowych. Może być dla takich krajów jak Stany Zjednoczone, które prowadzą te wojny gdzieś daleko poza swoimi granicami, na innych zupełnie kontynentach, stosunkowo bezpieczne, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych nie może być sytuacji, w której te firmy, takie jak Academy choćby, czy dawna Blackwater, będą prowadziły jakieś działania na samym terytorium Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę ich położenie geograficzne i geopolitykę. Natomiast dla Rosji okazało się to bardzo niebezpieczne. No i właściwie można powiedzieć, że bardzo wielu analityków to przewidywało. Ja również nieskromnie powiem, że jakiś czas temu na antenie kanału Wpływ Cenzurze snułem takie dywagacje, że to może się skończyć właśnie w taki sposób. No skończyło się na szczęście w sposób możliwie bezkrwawy, aczkolwiek co najmniej 10, być może kilkanaście osób zginęło w trakcie Były tych ofiary, wydarzeń. zdaje się, po obu stronach, tak? I ci piloci tych, Oczywiście, no a czy piloci. prawdą jest, bo to jest dosyć ważna informacja, że dzień wcześniej, w piątek, był jakiś atak artyleryjski czy rakietowy na pozycję wagnerowców ze strony Armii Federacji Rosyjskiej. Czy był taki atak, czy to jest tylko jakiś pretekst wymyślony pod kątem tej sytuacji? To są twierdzenia Jewgenia Prigożyna, których prawdziwości my nie możemy zweryfikować. Nie mamy takich instrumentów, żeby je zweryfikować. Są zdjęcia, są materiały z tego wydarzenia, ale równie dobrze mógł być to ostrzał ukraiński, my tego nie wiemy. To wszystko się wydarzyło na Czyli ostrzał terenie. był, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić, że był to ostrzał ze strony Federacji Rosyjskiej. Absolutnie nie możemy jednoznacznie uznać, że był to ostrzał ze strony Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak mówię, w tej aktualnej sytuacji my nie mamy innych źródeł niż wersja obu stron. Dzisiaj wersja obu stron jest taka, jednej strony jest taka, że tak, że to był właśnie świadomy ostrzał ze strony Sił Zbrojnych Rosyjskich. Wersja Sił Zbrojnych Rosyjskich i rosyjskiego Ministerstwa Obrony jest taka, że nic podobnego nie miało miejsca. Więc no, nie mając możliwości weryfikacji, powstrzymajmy się od opowiadania się po stronie którejkolwiek z tych dwóch wersji.